Gromadzimy się w piątek o godzinie 15:00, w godzinie śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. To właśnie wtedy na wzgórzu Golgoty Matka Najświętsza i Jan usłyszały z wysokości krzyża, z ust umierającego Zbawiciela świata, słowa Jego testamentu. Testamentu, który mówił, że On, Jan, jest synem Matki Najświętszej i że ona, Maryja, która porodziła Bożego Syna, ma być odtąd matką świętego Jana. I ten fragment jakże przejmujący tego szczególnego momentu odchodzenia Chrystusa z tego świata kończy się zdaniem: od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Wziął ją, by zapewnić jej bezpieczeństwo, wdowie samotnej, pozbawionej wsparcia. Ale przecież to ona okazała mu, idąc do Jana, szczególnie głęboką bliskość. Miłość, którą dotychczas obdarzała w pierwszym rzędzie swego Syna, Jezusa Chrystusa, a teraz obdarza swoją obecnością, swoją bliskością, swoim sercem Jana. Stworzyła się między nimi szczególna bliskość. Bliskość, którą wyraził Pan Jezus na progu swego nauczycielskiego działania na ziemi palestyńskiej. Wtedy, kiedy mówił do Nikodema podczas nocnej z nim rozmowy: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wśród tej szczególnej wspólnoty ludzi najbliższych Panu Jezusowi, tych, którzy uwierzyli, że On jest Bożym Synem, że przyszedł na świat z miłości Ojca po to, aby odkupić wszystkich. Wszyscy oni tworzą szczególną jedność przeznaczonych ludzi, przeznaczonych po to, aby żyli, by byli spadkobiercami łaski odkupionej, wysłużonej przez Chrystusa, łaski zbawienia, by żyli odtąd nadzieją, że wierząc w Chrystusa, oddając się jednocześnie pod opiekę Jego Przenajświętszej Matki, naprawdę nie zginą, ale będą mieli życie wieczne. Apokryf, a więc szczególnie świątobliwy tekst, mówiący o tym, jak odchodziła z tego świata Matka Najświętsza. Apokryf noszący nazwę Koimezis, zaśnięcie Matki Bożej, mówi o ostatniej modlitwie, jaką ona, Przenajświętsza Dziewica, zanosiła do swojego Syna właśnie w chwili, kiedy On przyszedł po nią. Słuchajmy się w ten tekst zrodzony z chrześcijańskiej pobożności, tekst mający ogromną, wspaniałą historię, jako że powstał w pierwszych dziesięcioleciach życia Kościoła.
Podczas ostatnich dni życia Maryi dwukrotnie ukazał się archanioł Gabriel. Za pierwszym razem poinformował ją o nadchodzącej śmierci. Podczas drugiego spotkania Bogurodzica otrzymała od archanioła gałązkę drzewa daktylowego z poleceniem, by niesiono ją podczas pogrzebu przed trumną. Dla Matki Bożej informacja o śmierci była dobrą nowiną, ponieważ mogła wkrótce zobaczyć swojego Syna Jezusa. Po powrocie z Góry Oliwnej Matka Boża zaczęła przygotowywać się do odejścia z tego świata. Apostołowi Janowi opowiedziała o spotkaniu z archaniołem Gabrielem i pokazała mu otrzymaną od niego gałązkę. Poleciła udekorować swoją komnatę i łoże, okadzić je i zapalić świece. W tym czasie poinformowany przez apostoła Jana biskup Jerozolimy Jakub powiadomił o zbliżającej się śmierci Bogurodzicy mieszkańców miasta. Jej ostatnią wolą było pochowanie obok rodziców oraz świętego Józefa. Matka Boża w ostatnich chwilach życia pragnęła także zobaczyć uczniów Chrystusa. Według tradycji w sposób cudowny zostali oni uchwyceni przez moc Boga i stawili się w Jerozolimie w domu Maryi. W chwili śmierci łoże, na którym spoczywała Boga Rodzica, otoczyła światłość oraz aniołowie i święci. Wtedy to pojawił się Chrystus, który zapytał Matkę Boską o jej duszę. Ujrzawszy Chrystusa, Matka Boża powiedziała: uwielbia dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo spojrzał na swoją pokorną służebnicę. Powstała z łoża, pokłoniła się Jezusowi i oddała Mu swoją duszę. Boga Rodzica została przeniesiona do jej rodzinnego grobowca u podnóży Góry Oliwnej. Ten opis wspaniale wpisuje się w tradycję Jerozolimy i w topografię tego miasta. Dom, w którym miała umrzeć Najświętsza Maryja Panna, znajduje się na Syjonie, niedaleko Wieczernika. I kiedy jej duszę Pan Jezus wziął do nieba, apostołowie nieśli jej ciało właśnie na dół, w stronę Getsemani, schodami, które zachowały się z tamtego czasu, a którymi to schodami z Wieczernika zstępował Pan Jezus wtedy, kiedy udawał się do ogrodu Getsemani, do ogrodu oliwnego, gdzie miała zacząć się Jego męka. I dzisiaj możemy w tym kościele Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny oglądać jej postać leżącą właśnie w ciszy snu, w ciszy zaśnięcia w Panu. Jakby moment tuż przed wzięciem jej ciała i schodzeniem w szczególnej procesji pośród apostołów do potoku Cedron, tam gdzie u podnóża Góry Oliwnej znajdował się cmentarz i gdzie znajdowali się rodzice Najświętszej Maryi Panny, według tradycji tam pochowani, Anna i także święty Józef. Drodzy siostry i bracia, to opowieść z tamtych dawnych lat, będąca niejako przedłużeniem tego, co dokonało się na krzyżu, przedłużeniem tej szczególnej bliskości
najpierw umierającego Zbawiciela świata ze swoją Matką i świętym Janem. A dalej ta szczególna bliskość Matki Najświętszej i świętego Jana, który jest przy niej w chwili, kiedy ona przechodzi z tego świata do królestwa swego Syna. Piękna opowieść, która znajduje także przedłużenie tutaj w Kalwarii, bo też będziemy schodzić od tego miejsca Domku Najświętszej Maryi Panny, Domku Jej Zaśnięcia w dół do tego, co nazywamy Potokiem Cedron, by ostatecznie dojść do kościoła jej grobu. Ale przecież dużo istotniejszą prawdą wynikającą z tego, co powiedział Pan Jezus, jest to, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, są przeznaczeni do życia wiecznego. I że ich życie, jeśli jest złączone z Najświętszą Maryją Panną, Matką Kościoła, tą, która w wierze nam przewodzi, to także oni dostąpią wiecznej chwały. I pozwólcie, moi drodzy, że tego szczególnego świątecznego już popołudnia przywołam na waszą pamięć postaci trzech osób, Polaków, którzy po pierwsze w swoim życiu byli bardzo związani z Matką Najświętszą, a po wtóre przeszli do wieczności właśnie 14 sierpnia, po to, by móc głęboko w to wierzyli, razem z Matką Najświętszą świętować jej wyniesienie do chwały w niebowzięcia. Pierwsza postać to znana nam postać świętego Stanisława Kostki z drugiej połowy XVI wieku. Był rok 1568. 18-letni Stanisław dotarł wreszcie do Rzymu i został przyjęty, tak bardzo tego pragnął, do zakonu jezuitów. Znalazł się w domu na jednym ze wzgórz starożytnego Rzymu, na Kwirynale, w domu przylegającym do kościoła świętego Andrzeja. Czuł się tam szczęśliwy. Spełniło się pragnienie jego serca, ale z drugiej strony ciągle pragnął czegoś więcej. Pragnął być z Matką Najświętszą. I dlatego 10 sierpnia 1568 roku, kiedy w liturgii Kościoła wspomina się świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika z czasów starożytnych, napisał list do Matki Najświętszej i ten list schował na swojej piersi. A przyjmując tego dnia komunię świętą podczas mszy świętej, prosił świętego Wawrzyńca o jedną łaskę, o to, aby uprosił dla niego, dla Stanisława, łaskę śmierci w dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Było to, jak przypominam, 10 sierpnia. Tego samego dnia wieczorem poczuł się nieoczekiwanie bardzo źle. 13 przyszła gorączka, pojawiły się dreszcze, przyniesiono go do infirmerii, czyli do miejscowego szpitalika. 14 sierpnia słabości ciała jeszcze bardziej się pogłębiły. Zbliżała się noc, a on przygotowywał się
na przyjście z tego świata do Matki Najświętszej i jej boskiego Syna. Prosił, aby go położono na ziemi. Przepraszał wszystkich. On, otoczony powszechnym szacunkiem i miłością, wszyscy go mieli przecież za naprawdę świętego młodzieńca. Dano mu do ręki różaniec. Ucałował go i wyszeptał: to jest własność Matki Najświętszej. Zapytany, czy się czegoś boi, odpowiedział: nie. Pokłada ufność w Bożym miłosierdziu. Na wszystko się zgadza, na całe wypełnienie się woli Bożej. A twarz jego nieoczekiwanie zajaśniała tajemniczym blaskiem. Powiedział, że widzi Matkę Najświętszą z orszakiem świętych dziewic, że przychodzą właśnie po niego. Tuż po północy przeszedł do wieczności. Przekonani byli wszyscy. Święty młody człowiek. A w Polsce od razu miano go za szczególnego opiekuna naszego narodu i naszego państwa. I rzeczywiście w roku 1674, a więc ponad 100 lat później, po śmierci świętego Stanisława, papież Klemens X ogłosił go jako głównego patrona korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Ale przecież to było potwierdzenie tego, co zagłębiało się, pogłębiało w świadomości Polaków. Najpierw w roku 1621 bitwa pod Chocimiem, bardzo trudna dla polskiego wojska, otoczonego przez Turków właśnie tam daleko, na dalekich krańcach, kresach Rzeczypospolitej. I wówczas właśnie ojciec Oborski, jezuita, widział świętego Stanisława w obłokach niebieskich. Stanisława, który błagał Matkę Najświętszą o pomoc dla polskich rycerzy. I to jego błaganie okazało się skuteczne. Polacy zwyciężyli i w ten sposób umocniło się wśród nich przekonanie, że ten młody człowiek jest jakżeż potężny, gdy chodzi o wstawiennictwo u naszej Matki i Królowej. 30 lat później dochodzi do kolejnej walnej bitwy, tym razem z kozakami pod Beresteczkiem. Znowu wspaniałe zwycięstwo polskich żołnierzy i król, zwycięzca polskiego wojska, Jan Kazimierz, był głęboko przekonany, że to zwycięstwo Polacy zawdzięczają właśnie wstawiennictwu tego, który miał, jak wszyscy podają, posturę bardzo niewielką, niewielkiego wzrostu był, bardzo delikatny, a u Boga jakżeż wspaniały i wielki. Właśnie dlatego, że jego życie było tak głęboko związane z Matką Najświętszą, że wpatrując się w jej postać, nieustannie każdego dnia pogłębiał się w swojej wierze, w ukochaniu zwłaszcza Eucharystii. I dlatego jego wyniesienie do nieba i jego chwała i jego wstawiennictwo dla nas, dla Polski. A teraz, moi drodzy, przenieśmy się naszą historyczną wyobraźnią do wydarzeń dokładnie sprzed 100 lat, do 14 sierpnia 1920 roku. Nawała bolszewicka podeszła pod same przedpola Warszawy. Poczucie powszechnego zagrożenia.
Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że bolszewikom bardzo zależy na tym, żeby zdobyć Warszawę i, jak pisali w swoich odezwach, po trupie białej Polski dojść aż po Atlantyk i zanieść wszędzie pożogę ateistycznej rewolucji. Batalia o Warszawę, o jej przedpola stała się wtedy punktem decydującym. Brakowało już powoli odwodów. I wtedy też wyrusza właśnie przez Radzymin oddział polskich studentów, licealistów, razem z ich kapelanem, księdzem Ignacym Skorupką. Miał wtedy zaledwie 27 lat. Urodził się w Warszawie w 1893 roku. Później wstąpił do seminarium duchownego w Petersburgu. Tam w 1914 przyjął święcenia kapłańskie. I kiedy zaczynały zmieniać się losy wojny, właśnie tam z odległych terenów Rosji wyprowadził Polaków na polską ziemię. Był najpierw wikariuszem w Łodzi i już tam działał wśród ubogich, a jednocześnie zdając sobie sprawę, jak bardzo przyszłość Polski zależy od tego, jak będzie ta młodzież polska nasza wychowywana i kształcona, założył liceum. Jego zdolności organizatorne, organizacyjne, jego patriotyzm sprawiły, że został powołany do Warszawy przez arcybiskupa warszawskiego, księdza arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego. Pracował w kurii. Był jednocześnie kapelanem ogniska rodziny Maryi na Pradze warszawskiej. Ale widząc, jak wielkie niebezpieczeństwo zbliża się do Warszawy, zgłosił się do arcybiskupa krakowskiego z prośbą o to, aby mógł jako ochotnik wstąpić do wojska. I arcybiskup krakowski po jakimś czasie przytoczył szczególny dialog, jaki miał wtedy miejsce między nim a młodym księdzem. Arcybiskup mówi do księdza Skorupki: tak, zgadzam się, ale pamiętaj, abyś ciągle przebywał z żołnierzami w pochodzie, w okopach, a w ataku nie pozostawał w tyle, ale szedł w pierwszym rzędzie. I usłyszał odpowiedź księdza Ignacego: właśnie dlatego chcę iść do wojska. Został kapelanem 236 Ochotniczego Pułku Piechoty, właśnie złożonego głównie z gimnazjalistów i studentów, ochotników, młodych ludzi przejętych duchem patriotyzmu, ale przecież nieprzygotowanych do walki, zwłaszcza tak niebezpiecznej, jaka miała miejsce na przedpolach Warszawy. Wieczorem 13 sierpnia w Ząbkach odprawił ostatnią w swoim życiu mszę świętą. I wtedy powiedział: czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale nie za długo. 15, w dzień naszej królowej, losy wojny odwrócą się na naszą stronę. 14 sierpnia 1920 roku, dokładnie 100 lat temu, zaczęła się walka o Ossowo. Atak bolszewicki był tak gwałtowny, że żołnierze zaczęli się wycofać i uciekać w popłochu. I wtedy on wystąpił na czele tych swoich młodych wychowanków, gimnazjalistów, studentów.
szedł jako pierwszy. Widząc cofającego się dowódcę pułku, krzyknął do niego: panie pułkowniku, naprzód. A ksiądz? Zapytał pułkownik. Panie pułkowniku, za mną. Chłopcy, za mną. Poszli naprzód. Wielu z nich poległo. Rażony granatem padł także ksiądz Skorupka. I tutaj wiemy, krzyżują się ze sobą dwa podania. Jedno, że zginął prowadząc młodych z krzyżem w ręku, w komży i żołnierskim płaszczu. Inni natomiast, że został raniony śmiertelnie przypadkową kulą wtedy, kiedy pochylał się nad rannym polskim żołnierzem, udzielając mu ostatniego namaszczenia. W każdym razie nie udało się podczas tego ataku zatrzymać bolszewików. Dopiero kolejna grupa polskich żołnierzy tego dnia wieczorem 14 sierpnia zwyciężyła ostatecznie pod Osowem. Na polu walki znaleziono ciało księdza Skorupki, odarte przez bolszewików z butów, pokute bagnetami, pozbawione zegarka. Za wszelką cenę chciano się zemścić na nim, że tak dzielnie, że tak mężnie prowadził młodych do walki o wolność Polski. Ale ta śmierć sprawiła, że od razu stał się legendą. Jeszcze tego dnia wieczorem pojawił się meldunek Frontu Północnego Polskiego. W 236 Pułku Piechoty Ochotniczym bohaterską śmiercią poległ kapelan tego pułku, ksiądz Ignacy Skorupka, który w stule i z krzyżem w ręku prowadził żołnierzy do ataku. 16 sierpnia Kurier Warszawski pisał: zgon jego na polu chwały świadczy wymownie przed światem o zgodzie serdecznej między polskim ludem prawowiernym a polskim klerem narodowym. Zgon ów podtrzymuje rycerską tradycję bojów za naszą wolność, w których ręka kapłańska niosła zawsze sztandar z hasłem Bóg i Ojczyzna. 17 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe. Do Warszawy przybył dowódca Frontu Północnego, generał Józef Haller, i podczas tych uroczystości, nawiązując do bohaterskiej śmierci księdza Ignacego, zwracał się do rodaków. Polacy, wejrzyjcie w siebie, dajcie przynajmniej ofiarną pracę dla Polski, dla której ci, którym dziś cześć tu wyrażamy, życie ofiarowali, dając świadectwo, że Polska nie zginęła i zginąć nie może. Idźmy za ich przewodem. Polska i w przyszłości ostać się może tylko jako czuwające, a zbrojne obozowisko ludzi ofiarnych i czujnych. Nazajutrz, 18 sierpnia, w tygodniku ilustrowanym warszawskim można było czytać: kapłan, obywatel, nauczyciel, który nie opuścił swoich uczniów, ale przy ich boku jako ochotnik, kapłan, poszedł walczyć, śmiercią swoją stwierdził, że miłość, którą głosił, była czynem. Zasłużył sobie na ten krzyż virtuti militari, który do trumny jego w dniach pogrzebu podczas wzruszającej uroczystości przypiął generał Haller. Patrzącym na to łzy nabiegały do oczu, ale jednocześnie rosły im serca dumą, napełniały się duszę otuchą.
Cześci, księże Ignacy Skorupko, twój duch świetlany czuwa od dzisiaj nad szańcami Warszawy. Po tych wydarzeniach w liście do archidiecezjan arcybiskup Aleksander Kakowski pisał: chwila śmierci księdza Skorupki jest punktem zwrotnym bitwy pod Ossowem i w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami. Odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. Uciekali przed Polakami, ale świadkowie tamtych wydarzeń, rozmawiając z jeńcami bolszewickimi, słyszeli także i te słowa: my się was, Polaków, nie boimy, ale z waszą królową, którą widzieliśmy na niebie, walczyć nie będziemy. Dwadzieścia jeden lat później, znowu 14 sierpnia 1941 roku. Okupacyjna noc i miejsce, które dla wielu było symbolem tego, że i potwierdzeniem tego, że Boga nie ma. Auschwitz. W bunkrze śmierci umiera ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Ale zanim to się stało, zanim doszło do jego męczeńskiej śmierci w bunkrze śmierci, miało miejsce wydarzenie, gdy miał on lat zaledwie 10 w 1906 roku. Zdarzenie, które wiemy dzięki jego matce, Mariannie Kolbe. Jednego razu, pisała matka, coś mi się u niego, u Rajmunda, u jego swojego synka, nie spodobało i powiedziała mu: Mundziu, nie wiem, co z tobą będzie. Po tym, że o tym nie myślałam, ale zauważyłam, że dziecko to zmieniło się nie do poznania. W ogóle w całym swym zachowaniu był on już ponad swój wiek dziecinny, zawsze skupiony, poważny, a na modlitwie zapłakany. Byłam niespokojna. Czy czasem nie jest chory? Więc pytam go: co się z tobą dzieje? Zaczęłam nalegać. Mamusi musi wszystko opowiedzieć. Drżący ze wzruszenia i ze łzami mówi mi: jak mama mi powiedziała, co to z ciebie będzie, to ja prosiłem Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze mną będzie. I potem, gdy byłem w kościele, to znowu ją poprosiłem. I wtedy Matka Boża pokazała mi się, trzymając dwie korony, jedną białą, a drugą czerwoną. Z miłością na mnie patrzyła i spytała, czy chcę te korony. Biała znaczy, że wytrwam w czystości, a czerwona, że będę męczennikiem. Odpowiedziałem, że chcę. Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i zniknęła. Żył tą wizją przez całe swoje dalsze życie, później już życie franciszkanina. Cieszył się łaską czystości, ale też wiedział, przyjdzie kiedyś chwila świadectwa najwyższego, chwila męczeństwa. I do tej chwili dojrzewał. Przez całe swoje życie kleryckie, czas studiów w Rzymie, potem w Polsce, gdzie tworzył Niepokalanów, potem w Japonii, gdzie stworzył także wspólnotę franciszkańską Polski Niepokalanów, jak to wtedy mówiono. I zapewne zdawał sobie sprawę, że
z chwilą, kiedy po raz wtóry został aresztowany przez gestapo. Chwila męczeństwa zbliża się bardzo mocno. Ale to sprawiało też, że zdawał sobie sprawę, jak właśnie w Oświęcimiu, w Auschwitz, za wszelką cenę trzeba walczyć o dobroć osobistą, o świętość w środowisku tak przeraźliwie przenikniętym nienawiścią i rządzą śmierci. Bo tak przecież ten obóz funkcjonował. I kiedy spotykał współwięźniów, niekiedy załamanych, to mówił: nie bójcie się. Nie tego się bójcie, co się z nami stanie. Bójcie się grzechu. To jest to, czego, to zło, którego trzeba za wszelką cenę się lękać. Wszystko inne jest dużo mniej ważne. No i słynna scena, kiedy po ucieczce jednego z więźniów w końcu lipca 1941 roku, więźniów zwołano na szczególny apel i padł wyrok co dziesiąty z tych więźniów na śmierć głodową. I płacz jednego z więźniów, Franciszka Gajowniczka, który mówił o swoim żalu, bo ma żonę, bo ma dzieci. I niesłychany gest, kiedy ojciec Maksymilian wyszedł przed szereg i poprosił, aby zamiast tego współwięźnia, Franciszka Gajowniczka, on mógł oddać swoje życie. Niesłychana rzecz. Więźniowie nie mieli prawa myśleć. Byli tylko numerami. Samowolne odezwanie się groziło śmiercią. Więc już za to wystąpienie przed szereg Maksymilian Kolbe ryzykował życiem. A potem ośmielił się prosić o coś. I to tak zdumiało zastępcę komendanta Auschwitz, Fritzsche, że zapytał: kim ty jesteś? A dokładnie, kim pan jest? W sposób grzecznościowy. Ten odpowiedział: jestem katolickim księdzem. Zdając sobie sprawę, że odpowiedź mówiąca, jakie jest imię i nazwisko, temu Niemcowi nic nie powie. Jestem katolickim księdzem. Jestem kimś, kto ma dawać świadectwo wiary w Chrystusa i ostatecznie w moc Jego zmartwychwstania. I Fritzsche zgodził się na tę śmierć Maksymiliana. Razem z nimi znalazł się w bunkrze śmierci. I tam umacniał swoich współbraci, przygotowując ich na chwilę spotkania z Bogiem. Początkowo współwięźniowie słyszeli śpiewy dochodzące z bunkra, które coraz bardziej cichły. 14 sierpnia 1941 roku zastrzyk w serce z fenolu sprawił, że ojciec Maksymilian przeszedł z tego świata do wieczności. Ten, który był świadkiem tej chwili i kto zajmował się jego zmarłym ciałem, współwięzień, Bruno Borowiec pisał: gdy miałem jego ciało z celi wynieść, siedział na posadzce oparty o ścianę i miał oczy otwarte. Jego ciało było czyściutkie i promieniowało. Jego twarz była oblana blaskiem pogody. W
Wzrok ojca Kolbe był zawsze dziwnie przenikliwy. SS-mani nie mogli go znieść i krzyczeli: patrz na ziemię, nie na nas. Pewnego razu, podziwiając jego męstwo, za życia mówili między sobą: takiego chlechy jak ten jeszcze tu nie mieliśmy. To musi być nadzwyczajny człowiek. Nadzwyczajny. Szaleniec niepokalanej. Związany z Maryją, z jej chwałą, z tajemnicą jej wniebowzięcia. Poprzez nią złączony, jak mało kto, w realizacji testamentu Chrystusa z wysokości krzyża. Oto matka Twoja. Maryjo, to Twój syn. Drodzy siostry i bracia, wspominamy tych naszych świętych i bohaterów właśnie dzisiaj, 14 sierpnia 2020 roku. Za nami wspaniała historia chrześcijańskiej Polski. Historia, która trwa już 1054 lata. Jesteśmy głęboko przekonani. Takich bohaterów wiary, złączonych z Matką Najświętszą, było w naszych dziejach polskich bardzo, bardzo wiele. I zapewne dzisiaj także razem z Najświętszą Dziewicą wyśpiewują Bogu hymn wdzięczności i chwały. Jemu, który jest Panem życia, Panem dziejów i Panem historii. A my dzisiaj tu zgromadzeni włączamy się w tę historię poprzez naszą modlitwę, poprzez śpiew nieszporów do Przenajświętszej Dziewicy, poprzez ten szczególny pochód stąd, z kapliczki Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny do kościoła, który jest przypomnieniem jej grobu. Włączamy się w tę historię Matki Najświętszej, naszych świętych, naszych bohaterów i prosimy, byśmy jak oni umieli łączyć swoje życie z tą nadzieją, którą ona nam przynosi poprzez swoje wniebowzięcie. Byśmy przeniknięci jej przykładem wzrastali w nadzieję, że jako jej dzieci też będziemy razem z nią, z jej boskim synem, w domu Ojca Bogatego Miłosierdzie. I o tę łaskę bycia z Bogiem, z Matką Najświętszą, z naszymi świętymi na całą wieczność, o tę łaskę dla nas, dla naszych najbliższych, dla wszystkich prośmy, drodzy siostry i bracia, podczas tego szczególnego spotkania z Matką Bożą Kalwaryjską właśnie tutaj, właśnie dzisiaj. Amen.